Cześć, siemanko, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Zayt Games i witam was w, już chyba nie wiem, czy będzie trzeci lub czwarty odcinek. Nie wiem, wyświetla wam się tu. Ale na samym początku odcinka chciałbym was zachęcić do zostawienia coś po sobie, czyli łapeczka w górę oraz subskrypcja, bo chyba około 50% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje kanał. Więc strzel suba, strzel łapeczkę i 10 łapeczek równa się kolejny film. Napisz dzisiaj hashtag kukurydza, a przypnę ci serduszko. No więc tak, była chwilowa przerwa na moim kanale. Zapierdziel był w szkoły, więc ogólnie no ciężko było z nagrywaniem. Ale sobie po rzeczy poza odcinkiem zrobiłem. Widzicie, mamy 94 tysiące na koncie. Więc przelew już przyszedł za dojczwara. I jeszcze sprzedałem soję. Tak, teraz jeszcze wam powiem. Tak, soja jest sprzedana. Dużo obornika mi się narespiło i tak dalej. To zrobiłem jeszcze poza odcinkiem, zanim przejdziemy. Tak, posiałem sobie wszystkie pola. Stwierdziłem, że i tak mam czekać, mam nie będę miał czasu na nagrywanie. To chociaż sobie poza odcinkiem posiałem rzeczy. Tak, pszenica jest już tu zasiana na całym kawałku tu. Tu siewnik coś zaszwankował, więc nie zasiało. I tutaj też, nie wiem czemu. Albo to jeszcze wyjdzie, zobaczymy. Dalej, co jeszcze się zmieniło? Zmieniło się jeszcze tak. Tutaj trawa zasiałem ją od nowa z orechem i zasiałem. Na tych dwóch polach już posiałem rzepak. Porobiłem ścieżki, więc są ścieżki. To pole w dzisiejszym odcineczku będziemy zasiali kukurydzę. Więc będziecie mogli zobaczyć. I tak, co jeszcze? Dalej, tutaj już są posiane buraki. Jak widzicie, zeszły. I są już zasiane, więc bardzo się z tego cieszę. Będzie fajna akcja. I to jest nasze nowe pole. A ze względu na to, że na tym polu, nie wiem, dziwne bugi mi się robiły. Że co zasiałem, to na przykład zasiałem jakąś uprawę. Przeskipałem jeden dzień. No i za chwilę ta uprawa była już, znikała po prostu. Więc na tym polu nic nie robiłem. Je sprzedałem. A kupiłem to pole, dołożyłem 10 tysięcy, ale mamy tu hektar, a nie 85 arów. Coś takiego. No i tutaj jest zasiana również pszenica. Są porobione ładnie ścieżki. I pole fajnie wychodzi, więc pod ścieżki, więc się bardzo z tego cieszę. No, a tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku zajmujemy się zasiewy kukurydzy na tym polu. Tutaj możecie was zastanawiać, ale tu testowałem jakieś tam rzeczy i obornik i tak dalej, więc na to nie zwracajcie uwagi. No i co, i wracamy już z odcinkami, chyba normalnie będą to jak będzie 10 łapeczek, jeżeli tak mi się będzie udawało dalej nagrywać. W dzisiejszym odcinku sobie pojedziemy do dojczwarem, bo on jedyny jako sobie radzi dobrze z sadzarką, siewnikiem do kukurydzy, bo reszta po prostu nie opuszcza tak nisko. Więc ruszamy do dzisiejszej pracy. Oczywiście zapraszam do Piotka na kanał. U niego nie wiem, kiedy ostatni raz następny film się pojawi, ale mówił, że niedługo będzie, więc możecie wpaść i co jakiś czas zobaczyć, co u niego będzie. Najprawdopodobniej ten film nagrywam 24, czyli on jest nagrywany w środę. W środę jest nagrywany, a wyjdzie w czwartek lub piątek, a może nawet jeszcze dzisiaj, w ten dzień, który nagrywam. Zobaczymy, ale w piątek na pewno będzie live'ik. W sobotę też będzie live'ik, więc o to się nie musicie martwić, że live'ika nie będzie, na pewno będzie live. No, sprawy z FSM 19 mamy załatwione, więc oto z 22, więc na razie go nie kupuję, tak jak mówiłem. Chyba że na live dobijemy szybko cel, no to wtedy będzie kupiony od razu. Żeby po prostu jak dobiliście mi cel, no to będziecie go mieli na kanale. No, więc chwileczkę. A więc widzimy się po krótkiej przerwie. No jak zauważyliście, no mamy wczesne lato, a to, że zrobiłem taką głupotę. No i zapomniałem, że kukurydzę się sieje w danym okresie. Teraz już jest ostatni okres, bo dopiero temperatura wskoczyła, więc szybko się bierzemy za te siewy kukurydzy.
Odpalamy se to. Trójkę mamy wbitą. I ruszamy i lecimy. No, chwilę zrobiłem cięcia, bo mi, tak jak mówiłem na początku, mod kolidował. A teraz po prostu zapomniałem, że musi być odpowiednia temperatura na siewy kukurydzy. Więc o tym oczywiście zapomniałem. Takie szybkie te siewy zrobimy sobie. O, może tyle się aż nie powinno jechać. Ale ja sobie będę jeździł 23. Dlaczego niby nie? Widziałem, że niektórzy jeżdżą po 18 z kukurydzą, więc jak na farminga to może taka być. Jak widzę, szybko te uciekają, więc na pewno ładowarką się będziemy trochę tu bawić. Żeby to jako tako fajnie wychodziło i żeby nam nie brakowało. Czekaj, bo muszę się przyzwyczaić do tych znaczników. Dawno na nich nie robiłem, wiecie to. Takie maszynki to się na GPS-ie robi. Już mam tylko jedną maszynę z GPS-em, ale... W John Deere niedługo też będzie i w Dojczwarze też. Więc super. Bo wiem, że się uda mi to zrobić. No. Co jeszcze ważnego w tym? Mamy dużo obornika. Mamy dużo. Jeżeli ktoś wie, dotrwał do tego momentu, jak mi pomóc z zrobieniem, bo na przykład, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, po prostu mamy około 25 tysięcy litrów mleka, ale cena jest zero. Teraz nie wiem jak to zrobić, żeby dlaczego nam na season i normalnie na skupach pokazuje, że jest zero. Dlaczego tak jest? Jeżeli ktoś wie, no to niech napisze mi w komentarzu. Będę wdzięczny. Bo nie mam zupełnie pojęcia, dlaczego niby to tak jest. Wiecie co? Będziemy sobie chyba pojedziemy teraz z tym przejazd tam od środka i tak pół pola jak zrobimy sobie na odcinku. To będzie super. Bo tak, ogólnie planowałem zrobić pół pola na sieczkę. Pół pola na ziarno. Ale chcę na kiszonkę, znaczy się. Minimum tak 150 do 200 ton. 200 ton to jest max. Więc jeżeli tyle nie będzie, to kosimy tak długo, aż tyle nie będzie. Będę chciał tutaj, starał się na maksa wszystko nawieźć i tak dalej, żeby ta kukurydza była jak najlepsza i żeby ona sypała. Więc się, jak wiecie, już słyszycie, szykuje fajna akcja kiszonka. Więc możecie strzelić łapeczkę w górę, żeby szybciej filmy się pojawiały, bo ostatni film, wyświetlenia, wszystko się zgadzają, tylko łapeczki to tak ledwo wam weszły. Mamy chyba 12 łapeczek, więc no kiepsko. Nie, że to, że narzekam albo coś, tylko że po prostu pod ostatnimi filmami z wyświetlaniami i ze wszystkimi innymi statystykami bardzo się cieszę. Ale łapeczki słabo nam poszły. Przepraszam, teraz użyję GPS-a, nie powinienem. Ale bo chcę tutaj sobie ten pierwszy przejazd prosto zrobić. Więc to, żebyście mi wybaczyli. No, będzie ciekawie z tymi nasionami. Nie sieje, jak widzicie, z podsiewaczem do do jak się mówi, do nawozów. Bo jakoś po prostu nie chcę. Wolę, żeby była jakaś akcja z nawozów typowa jeszcze nagrana. Będzie na pewno akcja z nawozów i z oprysków. Tylko jeżeli macie, jeżeli jakiś fajny opryskiwacz 20-metrowy, no to dajcie mi znać w komentarzu albo na Discorda do mnie napiszcie. Link do grupy na Discordzie macie oczywiście w opisie, więc możecie tam wbić i tam mnie znajdziecie. Jestem pod nickiem TheDavidGames, więc na pewno mnie znajdziecie i możecie do mnie oczywiście napisać. Dobra. Tu dojeżdżamy, lecimy dalej. Ale on pięknie brzmi. Nie wiem, czy to dobrze słyszycie, czy nie, ale powiedzmy, że tak. Ogólnie sobie teraz trochę inaczej ustawiłem OBS-a, więc myślę, że też będzie trochę lepiej jeszcze. I powinno być spoczko. Ciebie kukurydzy naprawdę fajnie. To jest 4,5 metra. Jeszcze mamy 20 na godzinę, więc tak jak normalnie siałem tym siewnikiem na początku Czajkowski, tylko to siałem jeszcze chyba przed nagrywaniem w ogóle na tej serii. To też nim tak leciałem, ale Czajkowskiego nie brałem, bo on mi się nie zgrywał ze ścieżkami.
więc przez to Czajkowski nie był brany. A tak poza tym, no to Kejsior se śmigał bez problemu z nim. Bo to Kejsior latał, bo wtedy nie było Jandira. A Deutsch Fahrer po prostu se nie radził, jak wiecie, dlatego go sprzedaliśmy. Jeszcze zaraz wam pójdę pokazać, jak zrobiłem drogę. Ogólnie, jak pójdziemy tam do drogi, wrzucę wam screena, jak to wyglądało normalnie z tą ziemią, którą przywiozłem. Tylko, że ten mod mi kolidował z modem na zakupywanie. Dziwnie te maszyny reagowały w polu, więc przez to wywaliłem mod, no ale to przez to mi się usunęła też ta ziemia. No więc postanowiłem to zrobić normalnie terenem, ale jeżeli uważacie, że tamto było lepsze, no to po prostu będziecie screena, jak to zrobiłem. I spróbuję to odwzorować jeszcze raz. Ale myślę, że to jest teraz o wiele lepsze, bo na tym, biorąc tu jeszcze trochę ślizgałem z przyczepami, jak wyjeżdżałem. Nie było to tak do końca ubite, ale będzie to wyglądać, więc poczekajcie jeszcze chwilkę, tylko nam się skończą nasiona i pójdziemy sobie to zobaczyć. No, możecie zauważyć, że zaczynaliśmy odcinek, to był któryś dzień wiosny, ale jest teraz wczesne lato. Bo tak jak mówiłem, skipem, żeby móc zasiać tą kukurydzę. Więc jest po prostu inna pora dnia. Trochę tam nas oślepia, ale myślę, że wygląda to i tak bardzo fajnie. To jest też film, który jest z wstawką ujęć. Tak będę chciał robić z filmami, którymi będę miał ochotę po prostu, bo jeżeli będzie jakaś gruba akcja na kilku, no to nie będę ciągnął osób, żeby ponagrywały mi na początku parę ujęć do tego i później normalny odcineczek. Tylko po prostu będziemy nagrywać odcinek od razu bez tych ujęć. Więc tak to będzie. Dobra, my go zgasimy. Ja wam szybko pójdę pokazać, jak to wygląda. Czekajcie, ja tu mam ustawione. O. Tak, no przez kipem, no to nam rzepak wyrósł, no naprawdę, jak możecie zauważyć w ścieżkach, ten rzepak wygląda pięknie. To jeszcze, trawa już nam trochę urosła. Tu ogólnie będzie jeszcze film najprawdopodobniej, a jak nie film, no to po prostu to skoszę i zrobię, bo nam się kończy siano kiszonka. Jak możecie zauważyć, już tylko tyle zostało, a było pełno. Dobra, już co miałem wam pokazać. No, tu pszenicka se rośnie, trochę już wyszła więcej. I tak. Zrobiłem to terenem, tu jeszcze trawę trzeba dosiać. Terenem wygląda to tak. A tak właśnie jak wam się teraz pokazuje na ekranie, wyglądało to wcześniej tą ziemią. No, mi się wydaje, że ogólnie tym terenem wygląda to lepiej. Chociaż tamtą ziemią też ładowarką se to fajnie zrobiłem, ale tu widzicie, jest tak prosto w miarę. I jest ok, nic się nie ślizga i nie potrzebuje tego moda. No więc ja myślę, że będziecie za tym, że tak zostało, żebym już nie kombinował, tylko dalej nagrywał normalne odcinki. I teraz już mam pewną osobę do pomocy, więc na pewno będzie więcej takich odcinków, co można robić we dwóch i tak dalej. Nie będę wszystkiego też sam robił, chyba że nie będziemy mieli do końca czasu w tych samych godzinach. No to czekajcie, bo żebym kliknął coś i nie wiem co. Dobra, o, tu się włącza ten siewnik. Dobra, lecimy se dalej. No, ogólnie pola nam nie zostało dużo. Nie wiem dokładnie ile mamy minut. Właśnie w takich sytuacjach przyda nam się GPS. Ja sobie tylko naprawdę spojrzę ile mam minut, bo drugi monitor mam odłączony. Mamy 9 minut plus jeszcze czas, który na początku, więc myślę, że takie jak to dokończymy se tu sianie i objedziemy se i poprzeczniaki zrobimy, to myślę i będziemy kończyć. Ale jeszcze nie odchodźcie, zostańcie ze mną jak najdłużej, bo wtedy będę się cieszył, że oglądacie, słuchacie wszystko co mówię, więc się będę z tego naprawdę cieszył. Bo nam się nasiona skończyły. A to żeśmy odwalili. No to naprawdę super jestem. Dobra, tu sobie staniemy tak jak to było.
to wyłączało mi się włączył GPS. Nie otwierają nam się tamte klapy, ale dobra. Ładowarką se podjedziemy tutaj i szybciutko se napełnimy. Teraz chwila, bo trzeba przepiąć na widły do tych. A tam 900 kilo, co tam przepchłem. Załóżmy, że to popchłem po prostu. Ładowarka naprawdę. Merlo, super ładowarka. Wysoki wysięgnik, wszystko. Ma z tyłu oczywiście tuza, więc możemy do niej też coś podpiąć. Teraz tak, żeby ja to zawsze sobie robię na tej kamerze najpierw prosto i później normalnie już podjeżdżamy po nasze nawozy. Po nasiona, nie nawozy. Najważniejsza rzecz, nie no, w sumie to nie jest ważna rzecz, to ja mówię. Trzeba jeszcze przywieźć nawozy i nasiona, bo już nie mamy nic. I trzeba to wszystko poprzywozić. I tak, w tym odcinku już najprawdopodobniej widzicie kartę, jakie mamy plany na co kupno, jakie przychody ze zboża były, ile mamy mleka, obornika. Więc no takie rzeczy, nie wiem dokładnie jeszcze co jest, ale takie podobne rzeczy są, co właśnie wymieniłem. Gdzieś będą najprawdopodobniej po lewej stronie. Tak sobie myślę, że to będzie fajnie tu wyglądało. O, Merlo ciężko ma. Wiedźmy sobie trochę na to zasiane, tu jest twardo. Widzicie, od razu przyspiesza. Teraz tak, wysuńmy sobie to do przodu. Dużo nam tu nie wejdzie, bo zaledwie 360 kilo. O, niestety to tak wygląda, za to was przepraszam. Ale nic na to nie poradzę, wam powiem. Gdyby to tak wyglądało, wrócimy sobie tam, żeby nie zostawiać ładowarki na polu, bo oczywiście zaraz to będziemy dokończali sianie. No, plany na. Mogę wam powiedzieć, w sumie nie zawsze musicie wiedzieć ten. To jest kupno będą plany zakup maszyn i zakup będzie pól. No to na zakup pól to jest w tamtą stronę, chcemy się rozwijać tam. O. To żeby po prostu napiszę wam jakie to są pola i tak dalej. No po prostu żebyście wiedzieli też na co chcę wydać pieniądze albo doradzili mi na co mógłbym wydać zamiast czegoś tam. No, więc możecie mi również w komentarzach pomóc, jeżeli się nie zgadzacie z czymś, albo uważacie, żeby było coś lepsze. Wszystkie komentarze czytam, serduszka daję w tym, co jedzie hashtag kukurydza. Tak jak mówiłem. I możecie napisać, czy wolelibyście odcinki tak jak zawsze były, takie po prostu normalnie, że zaczynam, czy fajnie z tymi wstawkami, ujęciami na samym początku. Tylko, że jeżeli będą z tymi wstawkami, ujęciami na samym początku, no to dłużej to zajmuje w montażu, więc wtedy filmy by były, ja tak sobie wymyśliłem w dni, jakie ja to dni wymyśliłem. Czekajcie, myślę. To był chyba wtorek? Nie. Kurczę, nie wiem do końca, jakie to były dni, ale wam tu sobie na ekranie się gdzieś pewnie wyświetla. Dobra, siejemy sobie dalej, to już nam zostały tylko ze dwa przejazdy, więc no szybko to idzie, jak się w sumie jeździ 20 na godzinę. Teraz tu znacznik koło znacznika będzie, ale niech tak już będzie.
Oto są te ślady po Merlo. I tak, chwilę zatrzymałem się ciągnikiem, bo musiałem tutaj przekazać informacje, więc przez chwilę po prostu nie słyszeliście mnie. Ale to tam, nie będę tego wycinał, żeby nie było żadnych, co chwilę, nie było żadnych cięć na filmie. Bo to też tak nie fajnie wygląda, co chwilę jakieś cięcie. Wygląda to, że to jest sztucznie. A jak widzieliście, że... Czekajcie, zaraz wam powiem, co chciałem powiedzieć. A jak widzieliście, że zapomniałem skipnąć, to oczywiście od razu wam to pokazałem i powiedziałem. A tu jednak nie weźmiemy na całość. Będziemy musieli się wrócić. A i tak to wyszło. Ale w sumie to dobrze, przynajmniej sobie tam poprzeczniak zrobię. I tutaj. Więc będzie naprawdę spoko. Na pewno tak myślę, że jak będę ciął kukurydzę, no to oczywiście będę zielona koszona na kiszonkę. Bo to nie ma innego sposobu. A po prostu to, co już skoszę, to po prostu będę sobie na tym kawałku obrabiał i czekał, aż nam tamta dojrzeje. Ten kukurydzy nie wiem dokładnie, ja to nie się z myślą kukurydzę to sieje, że na kiszonkę, tylko że wtedy myślę, że bardzo dużo by jej było, więc przez to będzie trochę na ziarno, a na ziarno kukurydza zawsze też fajnie wygląda, fajna akcja jest z tego, można coś ciekawego nagrać. Se tak wyjadę. A ja akurat dla was każdą fajną akcję lubię nagrywać. Tylko nie zawsze mam możliwość, akurat gdy jest ta akcja. Tak jak była akcja z siewów, ten direkt fajnie se radził. Ale nie wszystko mogę zawsze wam nagrać. No bo czasem są rzeczy, że nie mam możliwości. Ale to już tam mniejsza z tym. Będę się starał, żeby były jak najczęściej filmy. I tak, tak jak mówiłem, tam na ekranie się wam wcześniej wyświetliło, w jakie dni te filmy będą. Nie mogę sobie całkowicie przypomnieć, kiedy ja to mówiłem, że te filmy będą. Dzisiaj nie mówiłem, tylko sobie wymyśliłem dni, żeby one były. Ale wyświetliły wam się, już wiecie. Nie będę teraz główkował, żeby wymyślić. Bo jeszcze powiem coś innego niż jest i będzie już miało dopiero ciekawie. Ale on kopci. Na pewno w przyszłości, a nie, tych pól nie. Te pola co tu są buraki oraz tamte od strony nie tej co robimy, tylko w drugą stronę będę dołączał do tego pola z burakami. A tutaj gdzie jest teraz rzepak, jak możecie zauważyć, tutaj nam tutaj dziki to poryły. Albo nie wiem, ktoś tutaj szalał strasznie zryte tutaj. Albo po prostu nie wiem, jak to się stało, że tak jest zryte. Było całe zsiane. Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno tu było wszystko dosiane. Więc... oczywiście nie wiem, czy to jakieś zwierzyna. Ktoś przyszedł i to mi zrobił. Nie będę robił żadnego dochodzenia, bo to jest bez sensu. Że mam teraz robić dochodzenie, jak w ogóle nie mam żadnego punktu zaczepienia, kto by mógł to zrobić, taką straszną rzecz, jaką jest zniszczenie 10 arów. Ja to tak mówię, jak mam mnóstwo pola, ale ja lubię mieć pola takie, po prostu na których lubię coś robić. Czyli jest pole duże, ale ja go nienawidzę. No to jest też niefajnie. Tak. Tutaj pozwólcie, że też przejadę to na GPS-ie, bo tu już ze znacznikiem wtedy wyznaczymy. Dobra. I pojedziemy, obrobimy se tamto i będziemy kończyć ten odcineczek, bo wyjdzie już ponad 20 minutek, myślę. A jeszcze muszę zmontować, trochę do szkoły naszykować. Więc tak, nie ze względu na wszystkie powody, ale... Nie wiem, co ja tu w ogóle takiego gadam dziwnego. Dziwnie ja to mówię, ale myślę, że wam się tak podoba. A jakby wam się nie podobało, to byście nie oglądali.
A widzę, że wam się ta seria naprawdę spodobała, bo jest pod każdym filmem w dzień ponad 100 wyświetleń. Więc jak na mój kanał, ja się bardzo, bardzo cieszę. I liczę, że tak będzie dalej, że nie zapomnicie o moim kanale i zostaniecie ze mną tutaj na jak najdłużej. Dobra, teraz usuńmy te. I tu porobimy tu skośną. Tak, dwa razy przejedziemy razem z tym poprzeczniakiem GPS-a. Wyłączamy. No, tutaj trochę nie dotalerzowałem, więc może tym trochę, o tak, tam przysiejemy na kupę i niech będzie. Ciewnik to jest Ferneland? Ferneland. Ogólnie miałem siać John Deere'em, bo on tam ma jakąś nawigację. To mi tu opuszczo. Czemu mi to opuściło? Nie klikłem guzika. On ma niby tam jakąś nawigację, ten John Deere z tego Kvernelanda i chciałem, żeby to fajnie wyglądało, ale oczywiście John Deere nie mógł siać, bo za wysoko opuszcza i nie dosięga akurat żaden siewnik, który jest nawet oryginalny, żeby to zasiać. Dobra, myślę, że na dwa razy to nam starczy. Więc teraz pojedziemy całą długość po prostu tam, od tamtej strony i wtedy już będzie naprawdę spoko, będziemy mieli całe pole tu zrobione, będę miał co robić poza odcineczkiem. No i wtedy będę mógł już te i skipać i nawóz na tym polu rozsiać. To ma być tak. Tu też przejadę niestety na tym GPS-ie, ale będzie naprawdę równo i to tylko parę przejazdów, więc wybaczcie mi to. Zostało no mało tego pola, ale nie chcę was zanudzać calutkim odcinkiem z siewów, bo ogólnie miała być jeszcze jakaś akcja, ale przez to, że to tak długo była przerwa i późno nagrywam, no to żadnej akcji nie ma po prostu. A żeby robić akcję ścianokiszonka, no to chwilę zajmuje, najpierw trzeba to skosić i tak dalej. Mógłbym wam pourywać rzeczy po prostu jakieś z tego, ale po co, jak ja lubię taki cały odcinek nagrać od A do Z. Jak zacząłem, tak kończę. No. Tutaj niepotrzebnie, żebym tak wjechał tym. Ale dobra, to już później się rozkminię, jak to robi dokładnie. Staniemy sobie tutaj gdzieś. Wyjdziemy grzecznie, kulturalnie. Jak ja to dziwnie mówię. No i co, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie tutaj 10 łapaczek w górę, a już się pojawi następny filmik. Nie wiem jeszcze, z czego on będzie, ale na pewno z czegoś ciekawego. I co, zostawcie subskrypcję na kanale, żeby było jak nas najwięcej. Dobijmy do końca tego roku 1000 subskrypcji na moim kanale. Brakuje chyba 270 czy coś takiego. Więc szczel łapeczkę, szczel subskrypcji. Zapraszam do montażysty. I do następnego odcinka. Bajo!